No i w tym zadaniu nas interesują liczby pięciocyfrowe. Najpierw spójrzmy na podpunkt A. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć cyfr i teraz wiemy, że one mają się zacząć od jedynki oraz dwójki. Czyli to oznacza, że na pierwszym miejscu musi stać jedynka, czyli mam tylko jedną możliwość, no bo jedynkę. Na drugim miejscu ma znajdować się dwójka, czyli też mamy tylko jedną cyfrę, którą tu możemy wstawić, bo tylko dwójkę. No a tu już droga wolna, możemy wstawić każdą z cyfr. Wiemy także, że cyfry mogą się powtarzać, bo nie jest napisane, że nie. Czyli na trzecim miejscu możemy wstawić każdą z cyfr od 0 do 9 włącznie oczywiście. Czyli tutaj tych cyfr mamy 10, czyli tu możemy wstawić 10, tu również każdą z 10, tu również każdą z 10 cyfr, tak? Każdą z 10, tak powinnam powiedzieć. Czyli jeżeli to sobie wymnożymy, to otrzymamy 10 do potęgi trzeciej, czyli 10 razy 10 razy 10 to będzie 1000. Pod punkcie B także mamy liczbę pięciocyfrową, raz, dwa, trzy, cztery, pięć cyfr, ale ona ma się kończyć na 1 i 2, czyli cyfrą dziesiątek ma być jedynka, cyfrą jedności dwójka. Czyli tak naprawdę tutaj na tym ostatnim miejscu w cyfrze jedności no, wyboru nie mamy w sumie żadnego. Musi być dwójka, czyli tylko ta jedna cyfra może się pojawić. Tu też tylko jedna cyfra, ponieważ jedynka. Tak naprawdę tę liczbę można byłoby zapisać w ten sposób, że tutaj nie wiemy, jakie mamy cyfry, natomiast dwie ostatnie to będzie jedynka oraz dwójka. Tak ta liczba pięciocyfrowa będzie wyglądała. No i spójrzmy teraz na miejsce pierwsze. Czy tu możemy wstawić każdą z tych cyfr? No nie, bo to ma być liczba pięciocyfrowa, czyli nie może na początku znajdować się zero. Czyli na tym pierwszym miejscu może być jedynka, dwójka, trójka i tak dalej do dziewiątki, czyli tutaj nie może się pojawić 0, czyli możliwości mamy 9. Skoro cyfry mogą się powtarzać, to jeżeli jakaś cyfra znalazła się tutaj, to także mogłaby się pojawić na drugim, na trzecim miejscu również. No to na tym drugim miejscu jeszcze włączymy sobie 0, bo na drugim miejscu to 0 jak najbardziej może być, czyli tu mamy wszystkie cyfry od 0 do 9, czyli tych cyfr mamy 10, no i tu również mamy 10 możliwości do wyboru tych cyfr, ponieważ cyfry mogą się powtarzać. No i teraz jak tu pomnożymy, 9 razy 10 razy 10 razy 1 razy 1 da nam 900, czyli tyle mamy takich liczb.